To jest główne wydanie Telewizji Aleksandrów. Jacek Czekalski, serdecznie witam Państwa po raz pierwszy w nowym roku. Rok mamy nowy, przed nami wiele nowych tematów, ale niezmiennie o wszystkich będziemy Państwa na bieżąco informować. Proszę posłuchać, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Opowiemy o tym, że przed nami rok pełen inwestycji. Budżet, który w sumie bilansowej zamyka się, no można powiedzieć, niemalże kwotą 150 milionów. Będzie również o aleksandrowskich policjantach, którzy wzbogacili się o nowy radiowóz. Bardzo potrzebowaliśmy kolejnego radiowozu. I o ostatnich przygotowaniach do 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ja powiem siema, wykrzykniecie siema. Siema! 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 A zaczynamy od sprawy, która w tym tygodniu zbulwersowała opinię publiczną. Przy ulicy Wiatracznej w Aleksandrowie przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki psa uduszonego sznurkiem. Sprawą zajęła się już prokuratura, a burmistrz Aleksandrowa wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy. My byliśmy na miejscu zaraz po zgłoszeniu. Pies najprawdopodobniej został uduszony, ponieważ ma zaciśniętą pętlę na szyi. Zawiadomił nas spacerowicz, wyszedł z dzieckiem na spacer, no i znalazł takiego psa, było zgłoszenie o uduszonym psie w krzakach. I co teraz będziemy szukać właściciela? No, żaden z psów tak naprawdę nie jest anonimowy i na pewno ktoś rozpoznaje. To jest starsza, najprawdopodobniej suczka. Pies ma też ślady wychudzenia, czyli tutaj dochodziło do znęcania już wcześniej. Widziała Pani wcześniej tego psa? Tak, widziałam oczywiście. Leżał już tu gdzieś chyba na 2 dni przed Wigilią i był tak porzucony. Też sznurek był obok niego leżący, czyli nie to, że go ktoś przywiązał do drzewa i on tu zdechł, tylko był tu wyrzucony w takim stanie. Pytaliście się Państwo może, czy ja to zguba, w cudzysłowie oczywiście. No jak Pani widzi, mam psa i po okolicy chodzę i nie jest to pies z tej najbliższej okolicy, na pewno. Czyli ktoś podrzucił? Ktoś po prostu go tu wyrzucił. Chipa nie ma, tak jak słyszałam. Nie posiada w tej chwili, nie zlokalizowaliśmy mikrochipa, ale na pewno będzie przeprowadzana sekcja. A co z policją, bo została wezwana na miejsce policja dzisiaj? Tak, ponieważ zabicie psa to jest znęcenie ze szczególnym okrucieństwem. Tutaj będzie groziło sprawcy do 5 lat pozbawienia wolności i tutaj wchodzi sprawa karna. Oczywiście urząd zgłasza. Tak, jak najbardziej będziemy zgłaszać. Tym ja tu bardzo rzadko do córki, dzisiaj się z nią umówiłam, że no, do niej się przyjdę. Tu leżał. Ale tutaj ci ludzie, co wie pan, co tu mieszkają może, nie? Ale kto tam chodzi w pole? Nie chodzą ludzie, nie? Ale by poznali może czyj to pies. Albo ktoś przywiózł. Może ze wsi kto przywiózł. Na szyi psa zaciśnięto pętlę z białego sznurka, co może sugerować, że doszło do jego uduszenia. To stosunkowo duży pies, mieszaniec o umaszczeniu czarno-białym. Trwają czynności mające na celu ustalenie, kto był właścicielem psa, przez kogo i w jakich okolicznościach zwierzę mogło zostać zabite. Warto jeszcze dodać, że postępowanie w tej sprawie prowadzi zgierska prokuratura, a wszyscy Państwo, którzy posiadają jakieś informacje na temat sprawcy tego bestialskiego czynu, mogą je zgłaszać do aleksandrowskiego komisariatu. A my zmieniamy temat, bo przed nami rok pełen inwestycji. 18 aleksandrowskich radnych głosowało za przyjęciem budżetu na 2018 rok, 2 wstrzymało się od głosu. A samo głosowanie dotyczyło budżetu rekordowego. Jego znaczna część zostanie przeznaczona właśnie na inwestycje, co oznacza, że gmina nadal będzie się rozwijać w imponującym tempie. A to zasługa nie tylko dobrego zarządzania finansami, ale też pozyskiwania środków unijnych. W paragrafie 3 projektu uchwały macie Państwo. Jeżeli chodzi o budżet 2018 roku, no to budżet, który już ma dość dużą, dość pokaźną kwotę środków unijnych, prawie 19 milionów. Budżet, który w sumie bilansowej zamyka się, no można powiedzieć, niemalże kwotą 150 milionów, także duże wyzwania w 2018 roku przed nami. Wyzwania to przede wszystkim wyzwania majątkowe, dlatego że mamy na dzisiaj zapisane, mam nadzieję, że radni nie będą mieli problemów z przegłosowaniem czy też zaakceptowaniem tych wydatków, to wydatki powyżej 41 milionów, jeżeli chodzi o inwestycje, tak? Także 41 milionów, no to chyba nie było nigdy w historii gminy Aleksandrów Łódzki takiej kwoty wydatków i tak jak powiedziałem, no będzie trzeba duże starania włożyć w to, aby te inwestycje zrealizować. No mówimy o inwestycjach, które już się zaczęły, czyli widać na mieście termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Będziemy budowali budynek pasywny dla urzędu, budynek pasywny dla środowiskowego domu samopomocy. Wydatki, no myślimy o budynku przedszkola w Bełdowie, mniejsze wydatki drogowe, oświetleniowe. Także szeroki front robót. Budżet na rok 2018 to kolejny budżet, który w mojej ocenie jest budżetem więcej niż dobrym.
Przedstawiamy jak zwykle w przypadku Aleksandra Wołckiego na inwestycje. Ogrom tych środków jest również współfinansowaniem dużych projektów unijnych. Nie muszę tutaj wspominać o programie termomodernizacji 104 kamienic na terenie Aleksandra Wołckiego, która to inwestycja podniesie poziom, jeżeli chodzi o zamieszkiwanie wszystkich zasobów, zamieszkańców zasobów komunalnych w diametralny sposób. Chcę zwrócić uwagę też na 900 tysięcy na przyszły rok przewidziano w budżecie na modernizację chodników. Jest to bardzo dużo. Dla mnie niesłychanie ważne jest oświetlenie na ulicy Bratoszewskiego za 60 tysięcy złotych, wzdłuż bloku położonego pod numerem 1, jak również ulica Dmowskiego, gdzie nawierzchnia będzie modernizowana w całości. Jak kilka lat temu była to ulica Sikorskiego, w tej chwili jest to ulica Dmowskiego, a mam nadzieję, że niebawem będzie to ulica Bratoszewskiego, żeby dopiąć ten ring na osiedlu tak zwanym Bratoszewskiego. Można powiedzieć, że dzisiaj w planie inwestycji mamy 43 miliony 330 tysięcy. I myślę, że no, powinniśmy się z tego cieszyć, że uda się nam dzisiaj taki budżet tutaj przyjąć i taki plan nakreślić naszej działalności w przyszłym roku. Bardzo ciężko przez te 15-16 lat zapracowaliśmy na sukces naszej gminy. Na każdy element naszego budżetu musieliśmy bardzo ciężko zapracować. Również na te inwestycje, również na te tereny inwestycyjne, gdzie byliśmy w takich gminach prekursorami, bo wtedy, kiedy były stworzone strefy ekonomiczne, szanowni państwo, i tutaj przykłady Ksawerowa czy innych gmin, które są daleko za nami i dzisiaj sprowadzają jakichś inwestorów, to w ogóle jakby w tym momencie jest niebo do ziemi, do nas, w sytuacji, kiedy my o tym myśleliśmy już 10 lat wcześniej. Jak zwykle Aleksandrów inwestycjami stoi, z tego względu również, że stawiamy na inwestycje, deficyt wyniesie w przyszłym roku około 10 milionów złotych, a to dlatego, ponieważ środki unijne, które będziemy z których będziemy realizowali nasze duże projekty, wymagają wkładu własnego i na ten wkład własny musimy mieć po to, żeby rozwijać poprzez te ogromne inwestycje aleksandrowskie w latach kolejnych, w roku 2018 i w latach kolejnych. Wiele osób przyzwyczaiło się do tego, że te kwoty, którymi operujemy, nie wiem, dziesiątki milionów złotych, gdzie operujemy, jeśli chodzi o fundusze unijne w Aleksandrze Wołskim, są to rzeczy normalne. Otóż nie są to rzeczy normalne. W innych gminach są to rzeczy, które nie zdarzają się nigdy albo zdarzają się sporadycznie. U nas co roku w zasadzie parędziesiąt milionów złotych jest, jeśli chodzi o inwestycje realizowane ze współfinansowanie ze środków unijnych. Także Aleksandr Wołcki potrafi pozyskiwać te środki unijne, co udowadnia w każdym kolejnym roku, pomimo tego, że uzyskiwanie tych środków oraz wkład własny z roku na rok jest coraz większy, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji. Chyba wszystko na to wskazuje, że w najbliższych latach będziemy przy tym rozmachu tych projektów unijnych, które realizujemy, myślę, że będziemy jeszcze kilkakrotnie w czołówce ogólnopolskiej. No, można powiedzieć, na wszystko brakowało, a dzisiaj się zastanawiamy po prostu, czy zrobić inwestycje za 40 milionów, czy za 45, czy za 35, tak? Jest nowy, lśniący i szybki, a co ważne, ma także znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Mowa o nowym radiowozie, który już od kilku dni patroluje aleksandrowskie ulice. Policjanci naszego komisariatu Kruczyki dostali od burmistrza Jacka Lipińskiego. Władze gminy dołożyły też 50% kwoty potrzebnej do zakupu radiowozu. Taki noworoczny prezent ma ułatwić pracę aleksandrowskim funkcjonariuszom. W imieniu funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Aleksandrze Wołckim, w imieniu własnym i wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu serdecznie panu burmistrzowi dziękujemy za to wsparcie w dofinansowaniu radiowozu. Pan burmistrz, jak i Rada Miejska po raz kolejny wykazują się niezwykle odpowiedzialną postawą i są zawsze dla nas przychylni w postaci patroli ponadnormatywnych i w postaci kolejnego dofinansowanego radiowozu. Serdecznie panie burmistrzu, dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Będzie coraz bezpieczniej, bo mamy bardzo skutecznie działający komisariat. Aczkolwiek oczywiście zawsze może być lepiej, dlatego pomagamy przede wszystkim skutecznie w dosprzętowieniu naszej policji. Myślę, że pamiętajmy, że wprawdzie to nie policja samorządowa, ale jednak zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli to też zadanie samorządu każdego szczebla. W związku z tym no, ta współpraca musi mieć spektakularny charakter. Kolejne decyzje budżetowe
za nami ponadnormatywne służby, które charakteryzują Aleksandr Wódzki. Jesteśmy chyba jedyną gminą z powiatu zgierskiego, która realizuje tą pomoc dla policji. W budżecie uchwaliliśmy już pieniądze na przyszły rok, także myślę, że ta pomoc jest bardzo spektakularna. No i oczywiście musi znaleźć odzwierciedlenie w skuteczności działania naszej policji, w tym, że społeczeństwo widzi, że policja jest skuteczna. Radiowóz wkracza do służby z dniem dzisiejszym. Jest to istotne wzmocnienie naszego sprzętu, że tak powiem, drogowego tutaj w komisariacie, bo bardzo potrzebowaliśmy kolejnego radiowozu. Będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli do obsługi wszelkiego rodzaju zdarzeń, które na terenie Aleksandrowa mają miejsce. Radiowóz marki Opel Astra, współfinansowany przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, dzięki uprzejmości pana burmistrza i Rady Miejskiej, przeznaczono 35 tysięcy do finansowania tego radiowozu, który będzie służył funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim. Jest to silnik tego radiowozu, jest to 1.6 benzyna i moc tego samochodu to jest 180 koni mechanicznych. Radiowóz na szczęście nie przydał się w czasie Sylwestra, a aleksandrowianie tłumnie żegnali stary rok i witali nowy. Na placu Kościuszki bawili się wspólnie pod chmurką przy zespole Izy Specjan i przebojach Bartka Grzanka. Przed północą odbyło się losowanie szczęśliwców loterii noworocznej, a punktualnie o 12 w niebo wystrzeliła fontanna sztucznych ogni. To była naprawdę najgorętsza noc w roku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pani się dobrze bawi? Bardzo dobrze. Super Sylwestra. A jak pani stary rok wspomina? Mógł być lepszy, ale mam nadzieję, że 2018 będzie lepszy. No może będzie trochę lepiej. Może służba zdrowia nie będzie tak kulała. Nowy będzie lepszy? No powinien być. Powinien być. No miejmy taką nadzieję i musi być lepszy po prostu. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. No i czego sobie tylko życzymy, żeby się nam spełniło. Dużo pieniędzy! Wszystkiego najlepszego. Ja jestem łodzianką, ale Aleksandrów jest mi bliski, bardzo bliski. Przede wszystkim zdrowia, dużo szczęścia, żeby ten rok był lepszy niż ten 2017. Na rok życzyłbym zdrowia przede wszystkim, no i pociechy z całego tego pięknego naszego Aleksandrowa. Szczęśliwego nowego roku i wszystkiego przede wszystkim najlepszego, dużo zdrowia w przyszłym roku dla wszystkich nas tutaj obecnych i całego Aleksandrowa. Patrzcie, jaka uświetlenia. To się rok zaczął nowy, piękny dla pani, ale był wspaniale. Bardzo się cieszymy, proszę państwa. O, pan uścisk od pana burmistrza też ma swoją wagę, bez wątpienia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nowy rok 2018! Witamy Aleksandra! Down and down.
Jak Państwo widzieli, tańców przy Placu Kościuszki nie brakowało. Pozostajemy więc przy tańcu, bo możemy to już oficjalnie ogłosić. Czas studniówek należy uznać za otwarty. Tradycyjnie na Placu Kościuszki również zainaugurowali go aleksandrowscy licealiści, tańcząc poloneza. Proszę zobaczyć, jak sobie poradzili. Stycznia odbędzie się wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację trafił już popularny maluszek z autografami wielu znanych osobowości. Wylicytować będzie można również elektryczną gitarę z podpisami zespołu Perfect. W Aleksandrowie atrakcji nie zabraknie. Oprócz występów scenicznych będziemy również biegać i grać w piłkę. Trzeciego stycznia 1993 roku po raz pierwszy zagrała orkiestra Jerzego Owsiaka, podczas której uzbierano ponad $1,5 miliona. Teraz nie ma chyba żadnego Polaka, który nie znałby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztuką jest stworzyć fundację, która przez ćwierć wieku otwiera serca ludzi. Swoje serca otworzyli również oto ci mili panowie z aleksandrowskiego autokomisu. Od września żyją finałem WOŚP i liczą, że ich odrestaurowany maluszek zostanie zlicytowany za dużą sumę pieniędzy. Pamiętajcie, ten maluszek, piękny, niebieski, oryginalny kolor, oryginalne wszystko, co w nim jest, nawet opadająca pod sufitka, będzie licytowany podczas naszego finału. A to wszystko dla dzieci, bo w tym roku celem orkiestry jest wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Aleksander Włócki od dawna szykuje się do wielkiego finału. Oczywiście finał główny, czyli impreza na Placu Kościuszki i tutaj poza gwiazdami w charakterze zespołu Normalsi wystąpi zespół z Aleksandrowa Arsen oraz to, co najlepsze w Aleksandrowie, czyli dzieci z przedszkoli, czyli aleksandrowianie, czyli soliści MDK,
czy nasi lokalni hip-hopowcy. W tym roku organizatorzy zaplanowali najdłuższy koncert w historii gminy, który zagra Bartek Grzanek wraz z przyjaciółmi. Planujemy, by ten koncert odbył się w holu Urzędu Miejskiego i żeby trwał 10 godzin, czyli w międzyczasie, jeżeli ktoś zmarznie na zewnątrz i będzie chciał się trochę ogrzać, tam również będzie przygotowana kawiarenka dla wszystkich z kawą, z herbatą, z ciastem, ale przede wszystkim z dobrą muzyką. Na internetową licytację przekazał wyjątkowy przedmiot burmistrz Jacek Lipiński. Gitara jest podpisana przez znany zespół Perfect. Gitarę tą przekazuję na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację internetową. No, mam nadzieję, że pobijemy kolejny rekord w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze. A rekordem orkiestry granej w Aleksandrowie jest zeszłoroczna suma prawie 110 tysięcy złotych. W tym roku na licytację trafiło wiele ciekawych przedmiotów. Piłki i zdjęcia z podpisem Jerzego Engela i Piotra Świerczewskiego oraz siatkarskiej reprezentacji Polski. Koszulki z autografami wielu znanych osobowości czy strażacka prądownica. Prądownica, można powiedzieć, że zabytkowa, bo nieużywana już od dawna, nieprodukowana. Natomiast została przez nas odrestaurowana, jest odnowiona. Prądownica oczywiście działa, tak? No to wypróbujmy, bo zimny prysznic przydałby się tym, którym z orkiestrą nie po drodze. Czasem niektórzy budzą się dopiero wtedy, kiedy otworzą oczy na szpitalnym łóżku i pierwsze co zobaczą, to serduszko przyklejone na urządzeniu ratującym życie. Z pustego próżny nie naleje. Orkiestrę tradycyjnie rozpoczniemy od 5. turnieju halowej piłki nożnej, który odbędzie się w szkole podstawowej nr 4. Następnie pasjonaci biegania wystartują w pierwszym biegu o nazwie Policz się z cukrzycą. A popularnego maluszka zobaczymy na placu Kościuszki. Wartość internetowej licytacji sięga prawie 5 tysięcy złotych. Dziękujemy całej ekipie, która znalazła samochód, która dba o niego, która przywiozła nam go, która ma miłość do polskiego małego Fiata. Ja powiem siema, wy krzykniecie siema. Siema! 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 Po raz pierwszy w Aleksandrowie Łódzkim pojawiły się skarbony stacjonarne, czyli puszki WOŚP, do których można wrzucać pieniądze już teraz, nie czekając na finał orkiestry. Stoją od czwartku w 12 punktach miasta, m.in. w Wydziale Promocji Urzędu Miasta, Pizzerii Presto i Betty, Klubie Blue czy Level, Zajeździe Pelikan i Trattorii Czerwony Kogut. Co roku stawiamy puszeczkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbieramy pieniążki, wydajemy za to serduszka, serdecznie zapraszamy do przychodzenia do nas. A więc kiedy na kontuarze lub przy sklepowej kasie zobaczycie Państwo orkiestrową puszkę, nie czekajcie na wielki finał orkiestry i wolontariuszy. Wrzućcie datek na rzecz 26 finału WOŚP już teraz. Każdy grosik się liczy. Pozostajemy w temacie pomagania, a teraz kilka słów o krwiodawcach, bo oddając ją honorowo, w szybki i bezbolesny sposób możemy uratować komuś życie. 29 grudnia w Aleksandrowie udało się zebrać ponad 3 litry krwi. A będzie jeszcze okazja, żeby zrobić to właśnie tutaj w Aleksandrowie, a konkretnie w marcu, w maju, lipcu, październiku i grudniu 2018 roku. A jak oddawaliśmy krew 29 grudnia, proszę zobaczyć. Warto to robić, pomagamy, oddając krew pomagamy co najmniej 3 osobom, ponieważ z krwi uzyskujemy preparaty, które mogą jednocześnie pomóc 3 osobom. Z jednej takiej porcji krwi, tak. Ostatecznie kwalifikuje przed oddaniem lekarz. Lekarz przeprowadza krótki wywiad z potencjalnym dawcą krwi. I decyzja należy do lekarza po przeprowadzeniu tego wywiadu, ale z doświadczenia wiem, że wszystko jest w głowie naszej, nie ma się czego obawiać, personel jest profesjonalny, także w przypadku, kiedy coś się dzieje, a nie dzieje się to nagle, to jesteśmy w stanie zapobiegać, żeby nie pogłębiało się omdlenie czy złe samopoczucie. Także nie ma się czym martwić, a no ukucie jest no, tak jak przy pobieraniu krwi do badań. Nic strasznego. Także polecam, zapraszam serdecznie. Samopoczucie bardzo dobre, szczytny cel. Myślę, że warto i każdego nakłaniam do tego, żeby oddawał krew regularnie. Krwi nigdy nie jest za dużo. Brakuje jej
bez przerwy, najwięcej w okresie wakacyjnym. Także zachęcamy bardzo wszystkich młodych, zdrowych ludzi do dzielenia się tym bezcennym darem. Przychodzą pacjenci już nawet dzień czy dwa dni wcześniej, przychodzą upewnić się, że będzie to pobieranie krwi. Także wczoraj było sporo osób pytających, a dzisiaj od rana, już od 8, nawet już przed 8 byli, czekali na przyjazd ekipy. No i tak do tej pory pobierają, także jest sporo osób. Tuż przed świętami mali pacjenci oddziału pediatrycznego Szpitala Rejonowego w Zgierzu otrzymali puchate prezenty niespodzianki. Kolorowe poduszki uszyte przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie. Uszyły je trzy uczennice: Julia Bejkowska, Marcelina Kaczmarek oraz Sandra Kubis, przy niewielkiej pomocy babci i rodziców. Wręczały je osobiście małym pacjentom, a uśmiech chorych dzieci był największym podziękowaniem za prezent. Jeśli chodzi o informacje, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, ale proszę z nami koniecznie pozostać. Przed nami bardzo ciekawa rozmowa tygodnia. Naszymi gośćmi będą nazwiska znane z pewnością wszystkim miłośnikom sportu: Jerzy Engel i Piotr Świerczewski. Ta rozmowa już za moment, a po niej jeszcze też z nami. Proszę pozostać, bo czeka nas kalendarium, czyli będziemy wspominać wszystko to, co wydarzyło się w 2017 roku. Oczywiście mówimy o tych najważniejszych tematach. Wszystkie najważniejsze, bieżące odnajdą Państwo w telewizji Aleksandrów. Zapraszamy do oglądania. Ja już dziękuję. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Michał Kiński, witam i zapraszam na kolejne wydanie Loży Sportowej, a dziś goście wyjątkowi trener Jerzy Engel. Dzień dobry, trenerze. Witam Państwa. Oraz wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej Piotr Świerczewski. Dzień dobry. Panowie, jesteśmy po udanych eliminacjach, a także po losowaniu do Mistrzostw Świata. Jednak zacznijmy może od eliminacji. Świetne w wykonaniu drużyny trenera Adama Nawałki. Wygrywamy grupę i do tego Robert Lewandowski królem strzelców. Panie trenerze, jak pan ocenia? No to jest ta jedyna różnica, która różni moją reprezentację od tej reprezentacji, żebyśmy nie mieli króla strzelców, takiej jednej osoby, która by zdominowała nasze eliminacje. Ale była to zrobiona rzeczywiście robota w dobrym stylu. Awansowaliśmy bardzo szybko, mimo że nam udało się jako pierwszym w Europie awansować do Mistrzostw Świata, to jednak ta reprezentacja również pokazała znakomity styl. Piotrek, jak ty ocenisz reprezentację trenera Adama Nawałki? No, widać, że jest to solidna drużyna, która ma w sobie ogromny potencjał. Ma ogromny potencjał i ma już doświadczenie, bo trzeba powiedzieć, że ci zawodnicy już wcześniej byli na Mistrzostwach Europy, grają w bardzo dobrych zespołach klubowych. Oni razem bardzo fajnie funkcjonują, rozumieją się na boisku. Dobry sztab szkoleniowy, który przygotowuje tą drużynę. Także ja osobiście powiem, że jestem zachwycony tą reprezentacją, stylem, jakim awansowała, bo to też nie była łatwa grupa, porównując do naszej grupy eliminacyjnej, w której graliśmy w 2002 roku, czyli te wcześniej były eliminacje. I wydaje mi się, że ta reprezentacja już z takim doświadczeniem jest w stanie wyjść z grupy i jeszcze powalczyć o coś, ale nie chciałbym również przed Mistrzostwami Świata pompować takiego balonika i mówić, że ta reprezentacja osiągnie nie wiadomo co, jedziemy po medal, bo to jest takie troszeczkę na wyrost mówienie, że coś zdobędziemy. Lepiej być skromnym, spokojnym, wyjść z grupy, a potem zobaczymy, co się stanie. Fajnie pokazała ta reprezentacja na Mistrzostwach Europy, że potrafi grać, potrafi wygrywać, wyszła z grupy i zrobiła jeszcze coś więcej, za co oczywiście wszyscy kibice i my również jako eksperci duże brawa dajemy dla tej reprezentacji, dla trenera Nawałki. No i czekamy na coś więcej. Mistrzostwa Świata to jest coś najpiękniejszego dla piłkarza. Żeby tam być, trzeba najpierw eliminację przejść i tam są najlepsi z najlepszych. Także zobaczymy, jak nasza drużyna wypadnie na tle innych zespołów. Miejmy nadzieję, że dobrze się pokaże. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Po losowaniu, które odbyło się 1 grudnia, no nie mamy żadnej drużyny europejskiej. Mamy Senegal, Kolumbię i Japonię. Trenerze. No, z jednej strony można powiedzieć, że są to cztery drużyny, które nie są typowane w gronie faworytów tych mistrzostw, bo żadna z tych drużyn nie jest wymieniana
jako faworyt mistrzostw świata. W związku z tym można powiedzieć, że jest to grupa średniaków. Ale ta grupa średniaków wcale nie jest taka słabiutka, bo ja przypomnę, Senegal to jest zespół, który potrafił pokonać na mistrzostwach świata, ówczesnych mistrzów świata, Francję. Kolumbia, która była rewelacją ostatnich mistrzostw świata i Japonia, która właściwie jest outsiderem w tej grupie, ale też jest to zespół, który potrafi dobrze przygotować się do takiej imprezy. Dlatego będą to trzy bardzo wyrównane mecze dla nas. My jako, powiedziałbym, faworyt tej grupy z uwagi na to, że byliśmy losowani z pierwszego koszyka. Jesteśmy postrzegani w tej chwili jako jeden z najciekawszych zespołów europejskich. Na pewno w jakiś sposób będziemy stawiani w tej dwójce, która będzie miała z tej grupy awansować. Niemniej jednak będą to trzy bardzo ciężkie mecze. Jak ty ocenisz losowanie? No jedyna europejska drużyna to Polska, tak? Tak, to prawda. Rzeczywiście zespoły można powiedzieć, że trochę egzotyczne, ale tak naprawdę to są zespoły, które już liczą się na świecie. Japończycy od co 4 lata chyba są na Mistrzostwach Świata, co chwilę. Senegalczycy w Afryce to jest drużyna, która zawsze gra o Puchar Afryki, zawsze gdzieś tam jest w tym finale, ścisłym finale. Z kolei Kolumbia również ma wspaniałych piłkarzy. Rodriguez, James Rodriguez, który właśnie z Robertem również był w Realu Madryt, teraz gra w Bayernie Monachium. Świetni zawodnicy, ja teraz nie pamiętam, ale znam tych zawodników, także są to wspaniałe drużyny. Rzeczywiście jest to grupa średniaków, ale z tych średniaków, czy tam jest faworyt? Możemy my być tym faworytem jako Polska i tutaj zgadzam się oczywiście z trenerem, ale moim zdaniem tylko dlatego, że jesteśmy tą pierwszą drużyną, która była z pierwszego koszyka, tak, wylosowana w tej grupie, ale tamte zespoły są bardzo dobre, nie możemy nikogo zlekceważyć, to będą bardzo trudne mecze i na dzień dzisiejszy chciałbym, oczywiście życzę naszej reprezentacji i jesteśmy w stanie wyjść z pierwszego miejsca, ale to na pewno nie będą łatwe mecze. Bardzo ważna rzecz, żeby przede wszystkim nie było żadnych urazów przed mundialem, bo nie wyobrażamy sobie jechać na Mistrzostwa Świata bez Roberta Lewandowskiego, prawda? No tak, ta reprezentacja jest stworzona wokół Roberta Lewandowskiego. On zawsze w trudnych momentach, kiedy rzeczywiście reprezentacji jest ciężko, brał odpowiedzialność za losy reprezentacji w swoje ręce. On był najlepszym strzelcem w eliminacjach, w ogóle całych eliminacji. Jest to zawodnik dzisiaj już światowej klasy, a więc tu nie ma co ukrywać, że mamy gwiazdę, wokół której ta reprezentacja jest zbudowana. Także jego forma będzie z pewnością wskaźnikiem formy całej reprezentacji. 16 bramek w eliminacjach Robert zdobył, nie strzelił tylko z Danią. Tylko w tym meczu nie strzelił Robert. Robert jest, to co trener wspominał, zawodnikiem arcyważnym w tej drużynie i wszystko trzeba robić wokół Roberta, aby on miał pozycję do strzelania i żeby strzelał, a jest bardzo skuteczny, co pokazał strzelając 16 goli w tych eliminacjach. No bez Roberta będzie bardzo trudno. Jak to się mówi, niby się tak mówi, że nie ma ludzi nie do zastąpienia, natomiast no, Roberta będzie bardzo trudno zastąpić. Z innymi zawodnikami no, można polemizować, czy są do zastąpienia, czy ewentualnie inny mógłby grać, natomiast no, ta drużyna jest jakby stworzona pod Roberta. Trener Nawałka pewnie wszystkich zawodników uczula, że musimy wypracowywać sytuację dla Roberta, no bo on jest tym super strzelcem, super snajperem i, no i bez niego no, ja nie widzę tej reprezentacji. On jest, można powiedzieć, ma bardzo duży wkład w tą drużynę i on jakby decyduje o sile tego zespołu. Różnica między Mistrzostwami Europy a Mistrzostwami Świata jest ogromna. Czy trener Nawałka pyta się trenera Engela o różne podpowiedzi? Znaczy, przyjaźnimy się, ale nie rozmawiamy o podpowiedziach, wręcz odwrotnie. Czasami wymieniamy uwagi na różne tematy dotyczące reprezentacji, ale każdy trener ma swoją wizję, każdy trener ma swój sposób prowadzenia zespołu, każdy trener ma swoją filozofię zwyciężania, więc trudno jest komuś podpowiadać cokolwiek, skoro nie znamy do końca tej wizji, którą ma selekcjoner. Dlatego robi to dobrze. Jesteśmy zadowoleni z tego, że właśnie polski trener pokazuje, jak powinno się prowadzić narodową reprezentację. Jestem pełen uznania, dlatego że jak pokazały i Mistrzostwa Europy, i ostatnie eliminacje, i selekcjoner, i reprezentacja znakomicie się rozumieją.
Mieliście przyjemność zagrać z drużyną Japonii. Ja pamiętam, byłem na tym spotkaniu w 2002 roku pod koniec marca na stadionie łódzkiego Widzewa. Nawet mam bilety, trenerze. Mogę trenerowi pokazać bilety z tego spotkania. No i czekałem sporo lat, żeby trener mi je podpisał. Także poproszę o autograf po programie i oczywiście przeznaczę na cele charytatywne. Również Piotrka poproszę. No Japonia, wtedy przegraliście 0-2, ale no nie można porównywać lat 2002 roku z obecną piłką nożną, prawda? Ani tamtego meczu nie można brać poważnie pod uwagę, bo myśmy do tego meczu nie byli dobrze przygotowani. Nasi kadrowicze też nie byli wtedy w pełnej dyspozycji, w pełnej formie. Niektórzy przyjeżdżali bardzo zmęczeni i w trakcie meczu również były urazy. Ja pamiętam, Ebi Smolarek na przykład przyjechał na zgrupowanie, w ogóle nie mógł być wybrany pod uwagę, bo doktor ocenił, że za chwilę będzie miał kłopot ze stawem kolanowym. I tak się stało, przyjechał do klubu i zerwał więzadło krzyżowe. Dlatego mieliśmy dużo, dużo problemów przed tym meczem. Japończycy nas zdominowali, wygrali całkiem zasłużenie, ale w ogóle bym nie brał tego meczu pod uwagę jako różnicę między zespołami. To było coś, co mogło się przytrafić tamtej reprezentacji, ale na pewno nie przytrafiłoby się na dużym turnieju. Czy selekcjoner dokona wielu zmian? Wiadomo, ten szkielet jest już ułożony naszej drużyny, ale czy przed wyjazdem do Rosji może zajść wiele zmian? No, to chyba jest pytanie do selekcjonera, bo ja nie wiem, ale natomiast wydaje mi się, że trener ma swoją wizję, swoich zawodników, na których liczy, czy ten kręgosłup drużyny, pewnie gdzieś tam zawodników, na których obserwuje i jeszcze bierze pod uwagę. Nie jest to grupa zamknięta, bo różne sytuacje mogą być, nawet zdrowotne, wpłynąć na to, czy będą zmiany, ale to raczej pytanie jest do trenera na wałki, jaką on grupę sobie przygotowuje, jakichś zawodników. Raczej z tego, co obserwujemy od dłuższego czasu, trener Nawałka nie zaskakuje nas jakimiś nazwiskami, że są nowe nazwiska, że nie wiadomo dlaczego ci zawodnicy są w reprezentacji. To są zawodnicy, którzy są sprawdzeni, wcześniej testowani w meczach towarzyskich, obserwowani pewnie w cotygodniowych meczach ligowych. Także trener Nawałka bardzo fajnie przygotowuje tą drużynę i myślę, że tutaj nie będzie większych zaskoczeń. Arkadiusz Milik zdąży wrócić do zespołu? Bardzo ciężka kontuzja, więc to taka kontuzja to się chyba gdzieś parę miesięcy leczy, a jeszcze potem, zanim tą formę taką meczową złapie Arek, na pewno wielka szkoda jest dla samego zawodnika, że być może nie pojedzie na te Mistrzostwa Świata. Natomiast no, gdyby pojechał, gdyby był przygotowany, no to z młodym zawodnikiem dla niego wielkie przeżycie, no, być na Mistrzostwach Świata. Trenerze, Arkadiusz Milik pojedzie na Mundial? Ciężko tak naprawdę. To znaczy, nie wydaje mi się, z tego względu, że Mistrzostwa Świata są turniejem, który jest najcięższym turniejem, jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie dla zawodników. Piotr może potwierdzić, jak trzeba być przygotowanym do takiego turnieju, a żeby wytrzymać te trzy mecze na takim poziomie, na jakim wszyscy oczekują, że trzeba będzie je rozegrać. A więc jeżeli ktokolwiek nie przepracuje tego okresu półrocznego do Mistrzostw Świata, jeżeli nie będzie w formie meczowej, to będzie miał absolutnie bardzo trudno, ażeby dojść do formy już na Mistrzostwa Świata. Na koniec muszę zapytać o to, na co stać reprezentacja Polski na Mundialu. No możemy sobie gdybać, analizować, tak jak cała Polska teraz analizuje. Trener nawet chyba się wypowiedział, że jest szansa na Mistrzostwo Świata. Ja się wypowiedziałem, tak jak z naszą reprezentacją, kiedy jechaliśmy, że kiedy jedzie się na turniej mistrzowski, gdzie się gra o puchar, o Mistrzostwo Świata, to się jedzie grać o ten puchar. Można odpaść wcześniej, bo to weryfikuje wszystko życie, ale myślę, że marzeniem każdego zawodnika, tak jak Piotr powiedział, że każdy zawodnik marzy o tym, żeby zagrać na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata, to kolejnym marzeniem jest, ażeby z takim pucharem wznoszonym do góry wysiąść na lotnisku w Polsce i pokazać go wszystkim kibicom. Myślę, że ta reprezentacja ma swoje marzenia i życzę jej, żeby te marzenia się spełniły. Ja do Korei pojechałeś z nadzieją na Mistrzostwo Świata? Oczywiście. Trzeba powiedzieć, że tak jak się wychodzi na jeden, powiedzmy, mały mecz,
to w cudzysłowie powiem, mały mecz, to przecież wychodzi się po to, żeby wygrać. Jeżeli już się rozgrywa duże spotkanie, też gra się po to, żeby wygrać. Jeżeli już ktoś jedzie na turniej, no to nie po to, żeby przegrać. Jedzie się po to, żeby wygrać. Jeżeli już nasi zawodnicy jadą na Mistrzostwa Świata, to co trener wspomniał, marzą o tym, nie wiem, czy umiejętności wystarczy, ale marzą o tym, żeby zdobyć Puchar Świata. Byłoby to coś cudownego, choć nie wiem, czy to jest w zasięgu naszych reprezentantów, ale gdyby forma wypaliła, zdrowie dopisało, a inni przeciwnicy mieli kłopoty z tym wszystkim, o czym powiedziałem, no byłoby to fajnie dla naszej reprezentacji, gdybyśmy przywieźli ten Puchar Świata, coś cudownego, no bo oczywiście nigdy w historii polskiej piłki no, nie mieliśmy szans podnieść tego pucharu. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, jednak jeszcze tylko powiem o Aleksandrowie Łódzkim, który jest niezwykle rozwinięty pod względem sportu i edukacji. Cieszę się, że panowie goszczą w Aleksandrowie. W Szkole Mistrzostwa Sportowego tam odbędzie się kurs o konferencja dla trenerów. Ja przede wszystkim chcę złożyć wielkie gratulacje dla samorządu, z tego względu, że tu sport rozwija się fantastycznie i to nie tylko ten przez duże S, bo liderować w trzeciej lidze, okej, okay, to jest można, ktoś może powiedzieć, że to jest niewiele, bo do awansu brakuje jednego kroku i kiedyś w zeszłym sezonie się to nie udało, może uda się w tym sezonie, ale wiem, jak bardzo samorząd miejski pomaga w rozwoju futbolu, w rozwoju sportu w ogóle tutaj na miejscu. Dziękuję trenerze, Piotr Świerczewski na koniec. Ja się przyłączam. No i gratuluję wspaniałego sportu w Aleksandrowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bilety kolekcjonerskie będą podpisane przez trenera i przez Piotra Świerczewskiego. Ja panom bardzo dziękuję. Trener Jerzy Engel. Dziękuję państwu. Oraz Piotr Świerczewski. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa. Zapraszam na kalendarium 2017 roku. Tradycyjnie w styczniu odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zebrano ponad 110 tysięcy złotych. Jak zawsze za rekordową kwotę wylicytowano Kamienne Serce. Na tak wysoki wynik tegorocznej zbiórki ogromny wpływ ma rekord w licytacji złotego serduszka oprawionego w Kamienne Serce, corocznie przygotowywane przez Zakład Kamieniarstwo Sobczak. W tegorocznej licytacji burmistrz Jacek Lipiński wraz z przyjaciółmi nabył ten najcenniejszy przedmiot za oszałamiającą kwotę 38 800 zł, przebijając dwukrotnie zeszłoroczną licytację. Przedsiębiorcy, szefowie instytucji, samorządowcy, lista ofiarodawców liczy prawie 50 nazwisk. W takim razie 38 800 zł po raz trzeci i sprzedane panu burmistrzowi Jacku. Szanowni Państwo, to co się w tym roku wydarzyło, to przekracza granice wyobraźni. Doskonałym powodzeniem cieszyły się również aukcje na scenie głównej. Tu najcenniejszy okazał się samochód marki Alfa Romeo, podarowany przez firmę Auto Alex, który został sprzedany za 2000 zł. Jesteśmy zauroczeni tą atmosferą i trzymamy kciuki za wszystko. I to jest piękne, że takie coś jest. Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko z ciastami i gorącymi napojami prowadzone przez Aleksandrowskie Forum Społeczne oraz kuchnia polowa obsługiwana przez niezastąpionych strażaków. 15 razy zbieram. Już, no, 15, no, 16. Tak jak pierwszy z żoną teraz zmarła sama. Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że mogę tu być z psami i pomagać mojemu tacie. W sumie to nawet się fajnie bawiłem podczas tego łośku. Tegoroczna edycja jeszcze bardziej zintegrowała mieszkańców wokół idei niesienia pomocy innym. Z roku na rok coraz więcej organizacji z terenu gminy aktywnie włącza się w zbiórkę, a sami mieszkańcy niezwykle serdecznie reagują na wolontariuszy. A mała piąty raz. Co raz pewnie w wózku, teraz już na sam. No i korzystała ze sprzętu, ponieważ miała operację na okulistyce i cała okulistyka w Łodzi na Spornej jest wyposażona przez Jurka Owsiaka. Zatem nie wypada nie wspierać orkiestry i nie być na tak miłej uroczystości.
W lutym odbyła się gala finałowa plebiscytu na sportowca roku Aleksandrowa Łódzkiego, którym został lekkoatleta Karol Hoffman. Podczas gali wręczano też wyróżnienia w innych kategoriach. Najlepsi sportowcy i trenerzy otrzymali stypendia i nagrody. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tych kategorii, w których mogliście oddawać głosy, czyli młodzieżowego sportowca roku, trenera roku, drużynę roku, sportowca roku, a także imprezę roku, chcielibyśmy wyróżnić wyjątkowe osoby, które mają w sobie ogromną pasję do treningu i startują w kategoriach 50+. No właśnie, proszę Państwa, ja zaraz poproszę te osoby, by zdradziły nam przepis na długowieczność, bo tak naprawdę to są osoby, które mówią o sobie, że serce mają jak dzwon, a chorowały chyba w podstawówce ostatni raz. Zazdrościmy oczywiście im pasji, zacięcie, ale przede wszystkim zazdrościmy im kondycji, bo nie jeden 20 czy 30-latek odpada od razu na starcie. Mowa o? Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, ale jest wśród nas mistrzyni świata w kategorii wiekowej 50+, w kolarstwie górskim MTB. Zapraszamy do nas panią Annę Mazgaj. Kolejna osoba to wicemistrz Europy na dystansie długim Ironman w kategorii 55+, Arkadiusz Cichecki. Następna osoba nie wyobraża sobie życia bez jednośladu. Podejrzewam, że więcej kilometrów zrobił na rowerze niż własnym samochodem, ale oczywiście za chwilę się o tym dowiemy. Pan Radosław Myszkowski, kolarz, który w kategorii Masters podbija wyścigi na całym świecie. Zapraszamy, panie Radosławie. Sportową imprezą roku 2016 zostaje Aleksandrowska Strefa Kibica. Chciałbym ogłosić trenera roku 2016. Zostaje nim Leszek Lipiński. Ogromne brawa, proszę Państwa. Pierwsze miejsce. Dzisiaj ta dyscyplina króluje, ale to już o sukcesach mówiłem. Tu zostało powiedziane też wszystko. Podwójny mistrz Polski, od niedawna rekordzista Polski w trójskoku i przyszły, mam nadzieję, medalista mistrzostw świata, Jakub Andrzejczak. Ogromne brawa. Ogromne brawa, Jakub Andrzejczak to podopieczny trenera Pawła Zdrajkowskiego. W 2016 roku był ósmy podczas mistrzostw świata juniorów, pierwsze miejsce w skoku w dal w mistrzostwach Polski juniorów. Drugie miejsce w trójskoku w halowych mistrzostwach Polski juniorów, trzeci w skoku w dal w halowych mistrzostwach polskich juniorów i tak można opowiadać. Ten weekend ostatni również był wyjątkowy dla Ciebie, nowe rekordy życiowe, nowe rekordy Polski. Pierwszy historyczny finalista olimpijski z Aleksandra Łódzkiego, wicemistrz Europy w trójskoku Karol Hoffman. Ogromne brawa. Oj, mogliśmy Karola oglądać. Karol Hoffman, ja tylko powiem, że Karol naprawdę jest chory, bardzo źle się czuje, także wybaczcie, że on naprawdę ledwo odbierze tą nagrodę. Wielkie gratulacje, Karol Hoffman, wicemistrz Europy w trójskoku. Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło, że moje zasługi za rok 2016 zostały docenione w Aleksandrowie Łódzkim. Bardzo dziękuję trenerowi. Ta statuetka na pewno zachęci mnie i zmobilizuje do dalszych działań i będę godnie reprezentował Aleksandrów. Dziękuję bardzo. Ogromne brawa. W marcu zajrzeliśmy do przychodni zdrowia i przypomnieliśmy mieszkańcom o bezpłatnych wizytach u kardiologa, które funduje gmina. Jest to program w 100% finansowanych przez Urząd Gminy, gdzie nie są to tanie badania, które Państwu wykonujemy, dlatego że oprócz konsultacji kardiologicznych, których było do tej pory ponad 2000, wykonywane są też takie badania jak USG serca, próba wysiłkowa, zakładany jest holter EKG, holter ciśnieniowy. No do tego wszystkiego potrzebny jest odpowiedni sprzęt, odpowiednia obsługa, no i oczywiście fachowcy, którzy to wszystko oceniają. Łącznie 400 badań echa serca, prawie 500 prób wysiłkowych. Do tego, jeżeli istnieje taka konieczność, pacjenci kierowani są do lekarza diabetologa. Jednym słowem, cały zakres opieki nad naszym sercem.
No cieszymy się, że program cieszy się rzeczywiście powodzeniem. Jest spora kolejka już w tej chwili pacjentów, także zapisujemy już do przodu, ale nie są to kolejki takie jak w zwykłych poradniach kardiologicznych, gdzie pacjent musi oczekiwać no, kilka przynajmniej miesięcy do roku w tej chwili na wizytę kardiologiczną. W kwietniu zakończyło się głosowanie w ramach aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Wzięło w nim udział prawie 3000 osób. Okazuje się, że po raz kolejny mieszkańcy chcą mieć wpływ na rozwój gminy. W tegorocznym budżecie wzięło udział 2887 osób. Największą ilość głosów w kategorii duże otrzymał projekt, który wspierali mieszkańcy Rąbienia. Dotyczył on budowy parkingu przy ulicy Bocznej. Zagłosowało na niego aż 454 osoby. Oprócz tego projektu w kategorii dużych do 150 tysięcy złotych zrealizowany będzie również projekt o nazwie Utwardzenie i położenie asfaltu na ulicy Kraszewskiego oraz Stacja Rower, sieć parkingów rowerowych z punktami serwisowymi. W kategorii średnie do 50 tysięcy złotych najwięcej głosów zdobył plac zabaw na Mosirze. W kategorii małe do 20 tysięcy najwięcej głosów zdobył projekt o nazwie Ogród Kwiatowy w Parkach Miejskich. Na niego oddało swój głos 517 osób i była to największa frekwencja biorąc pod uwagę wszystkie kategorie. I tak 1 000 000 złotych zostało podzielone. Spore pieniądze w zasięgu ręki przy fantastycznej integracji społeczeństwa. Tak można podsumować aleksandrowski budżet obywatelski 2017. Oddaj swój głos na projekt. W maju odbyła się pierwsza w historii gminy konferencja poświęcona bezdomnym zwierzętom. Statuetki aleksandrowskiego przyjaciela zwierząt odbierali osobiście m.in. Grzegorz Miecugow i Rafał Mroczek. Nie przez przypadek to właśnie Aleksandrów zorganizował takie spotkanie. Od 2 lat systematycznie spada liczba bezdomnych zwierząt. Na dzień 11 maja w schronisku Psiakowo, z którym współpracuje gmina, nie było ani jednego bezdomnego psa. Wśród uhonorowanych złotymi statuetkami znalazł się Rafał Mroczek, aktor zaangażowany w aktywne adopcje oraz redakcja Szkła Kontaktowego, która promuje bezdomne zwierzęta. Generalnie promuje adopcję psów na swoich kanałach social mediowych, ale też biorę udział w różnego rodzaju akcjach, do których zostaje zaproszony. Wszystko, co się pokaże w telewizji, jeżeli się to oprawi jakimś dobrym słowem, czy to jest zabawna historia, czy po prostu opowieść, że ten oto chłopak ma już 8 lat, ale czeka w schronisku i jest bardzo łagodny, dobrze wychowany. To są tylko słowa, ale do tego dochodzi obrazek, do tego dochodzi jakieś ciepłe słowo od prowadzących i zawsze gdzieś wśród tych iluś dziesiątków tysięcy widzów znajdzie się ktoś, mówi: o, popatrz, jaki fajny, podobny do naszego Kacperka, i już to się zaczyna dziać. Podczas konferencji, która okazała się strzałem w dziesiątkę, prelekcje na temat sposobów promocji schroniskowych psów, współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi czy alternatywnych formach walki z bezdomnością mówili zaproszeni goście, wśród których byli właściciele schronisk, prezesi fundacji, weterynarze czy wolontariusze z organizacji prozwierzęcych, z którymi gmina Aleksandrów współpracuje na co dzień. W maju zostaliśmy najlepszą gminą miejsko-wiejską w Polsce, a burmistrz Jacek Lipiński został najlepszym włodarzem. Gala Perły Samorządu zorganizowana przez Dziennik Gazetę Prawną odbyła się w Gdyni. Nie da się ukryć, że ten wieczór zdecydowanie należał do gminy Aleksandrów Łódzki. To tutaj w towarzystwie najbardziej rozwiniętych samorządów i ich włodarzy burmistrz Jacek Lipiński odebrał nagrodę dla najlepszej gminy w Polsce w kategorii miejsko-wiejskiej oraz indywidualne wyróżnienie dla najlepszego włodarza. Jest tak naprawdę w Polsce bardzo dużo różnych rankingów, tylko bardzo mało rankingów, które są wiarygodne. Dlatego jako Dziennik Gazeta Prawna postanowiliśmy poszukać wiarygodnego partnera, czyli firmy Deloitte, poszukać metodologii takiej mocno kwantyfikowalnej, takiej, w której po prostu liczą się miejsca w żłobkach, w przedszkolach, inwestycje, kilometry dróg, policzyć to wszystko. Mamy to później zweryfikowane poprzez długie prace jury. No i dzięki temu jesteśmy w stanie taki zrobić duże zdjęcie temu, jak wygląda samorządowość w Polsce. Myślę, że każda taka ocena, pomimo tego, że oczywiście dla każdego samorządowca najważniejszą oceną, tym najważniejszym rankingiem są wybory, to poczucie poparcia, ale każda z tych nagród cieszy, ona jest takim momentem satysfakcji i zatrzymania. Wasz lider właśnie taki jest. Człowiek zweryfikowany pozytywnie, człowiek, który daje z siebie bardzo wiele i myślę, że mieszkańcy
wsi i mieszkańcy Aleksandrowa mogą być i powinni być dumni. A my przez te 4 kadencje naprawdę zmieniliśmy rzeczywistość aleksandrowską i to, co się tutaj dzieje, to wszystko wokół Aleksandra Wałckiego, to jest marką samą w sobie. Wszyscy podkreślają to tutaj, wszyscy najwięksi. Naprawdę dziękuję mieszkańcom za to, że obdarzyli mnie tym zaufaniem i że pozwolili mi, dali mi ten czas, aby pokazać tak naprawdę wszystkie atuty Aleksandra Wałckiego i to się udało. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, fantastycznym ludziom, pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacjom pozarządowym za to, że wspólnie zmieniliśmy tą rzeczywistość aleksandrowską, że tworzymy to unikalne społeczeństwo obywatelskie, z którego możemy być dumni i który dzisiaj wyznacza nowe trendy samorządu w całym kraju. To jest naprawdę niepodważalne i naprawdę jestem dumny z Aleksandra Wałckiego. Aleksandrów Łódzki najlepszą gminą w Polsce w kategorii miejsko-wiejskich, burmistrz Jacek Lipiński najlepszy włodarz w kategorii miejsko-wiejskich. Panie burmistrzu, ogromne gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. W czerwcu tradycyjnie odbyło się Święto Wszystkich Aleksandrowian. Dni Aleksandrowa przyciągnęły tysiące osób, a na scenie wystąpiły prawdziwe gwiazdy. Ciekawa gra. Dziennikarze mają przewagę, bo jednak tam kilku byłych sportowców, tak? Kilku byłych piłkarzy. No i... 3-2, bo mocny przeciwnik. Myślę, że mecz był bardzo wyrównany, jesteśmy zadowoleni, grało się bardzo miło. Fair play, wszyscy zdrowi ukończyli zawody, to jest najważniejsze. A na scenie podczas pierwszego dnia Święta Miasta prezentowało się kilkanaście zespołów, w każdym kilkunastu uczestników. Można przyjąć, że podczas tego popołudnia przewinęło się przez aleksandrowski amfiteatr ponad 100 osób. Sobota należała do klubów sportowych czy zespołów gimnastycznych. Opowiedzcie w takim razie, ile ćwiczycie, jakie układy robicie, wszystko opowiadajcie. W sobotę chodzimy na mażuretki, tak właśnie, ćwiczymy układy, rozciągamy się na drabinkach i... Jesteście mocno wysportowani. Tak. To były nasze gwiazdeczki, ale tuż po nich wystąpiła nasza lokalna gwiazda, czyli nie kto inny jak Bartek Grzanek, który wykonał kilka utworów wspólnie z Moniką Kuszyńską. Duet wyjątkowy i to jakby zostawiamy to na specjalne okazje różne.
zamknięty kłatek. Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. To idzie do wszystkich przedstawicieli, co nadużywają władzy. Mój ojciec jest strażakiem, mój dziadek, no i ja też chciałem być. Pod koniec czerwca po raz 15 radni Rady Miejskiej w Aleksandrowie udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu. Mniej szczegółowo, dobry, spokojny rok z proinwestycyjnym kierunkiem. Tak w skrócie można podsumować budżet gminy w 2016 roku. Po stronie dochodów wyniósł ponad 110 milionów złotych. Po stronie wydatków został zrealizowany w kwocie ponad 112 milionów złotych. Co oznacza, że zamknął się deficytem na poziomie zaledwie 1,5 miliona złotych, a nie jak zakładano 8 milionów 600. Na ponad 112-milionowy budżet składają się takie wydatki jak oświata pochłaniająca największe środki, bo aż 36 milionów złotych, z czego tylko 20 milionów to ministerialne subwencje. Resztę musi dołożyć gmina. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna. Na nią przeznaczona jest kwota 31 milionów złotych, z czego 26 to dotacje, reszta to wkład własny. Do tego wspomniane inwestycje czy kwoty na bieżące funkcjonowanie. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2016 rok, jak i następnie udzielenie burmistrzowi absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie. To pierwszy raz w tej kadencji, kiedy za działaniami zarządu gminy opowiadają się wszyscy radni. No prawie, bo radny Jan Kacprzak tradycyjnie opuścił salę obrad. Absolutorium Jackowi Lipińskiemu udzielone zostało 15 już raz. I to nasz wspólny sukces. Dziękuję Państwu za to. W lipcu swoje święto mieli miłośnicy muzyki disco polo. W ramach budżetu obywatelskiego w Prawęcicach odbył się pierwszy festiwal disco polo. Odlane z takiej masy teraz my je malujemy. Zawsze warto przyjechać się pobawić. Odkąd zobaczyłam ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Zróbcie wielki hałas, witam z zespół Milano! Łapeczki do góry, skacie, to chcemy mocno praszczeć! Wszyscy razem, wszyscy kropki do góry! Wysoko! Skacie, wszyscy razem, jak sobie marzę, z lewej i prawej strony! Pokażcie, że tu jesteście! W sierpniu nasza telewizja odwiedziła jedną z rodzin poszkodowanych przez nawałnice, jakie przeszły nad Polską. Po raz pierwszy poznaliśmy wtedy rodzinę Ryduchowskich z gminy Brusy w powiecie chojnickim, która straciła dach nad głową. Pan Ryduchowski? Tak. Witam serdecznie, Agata Kowalska, my Aleksandrów Łódzki przyjechaliśmy do Was. Oto on, Stefan Ryduchowski, schorowany 53-letni mężczyzna, ojciec 7 dzieci, mąż chorej na raka żony, gospodarz, którego dobytek kilkanaście lat temu spłonął w pożarze. Podniósł się wtedy, odbudował gospodarstwo, zaczął znowu normalnie żyć. Tak się wydawało do 11 sierpnia, kiedy po raz kolejny zawalił się świat i to dosłownie. To nie takie, nie tędy droga. Jedno mogę przeżyć i przeżyłem to. Na tej chwili nie interesuje nas po prostu nic, tylko żeby były jakieś łóżka,
szafę, gdzie byśmy mieli swoje ciuchy i tylko tyle wystarczyło. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę dachu domu państwa Reduchowskich. Trzeba kupić materiały budowlane i potrzeba rąk do pracy. Władze gminy planują wysłanie ekipy budowlanej jeszcze tego lata. Wrzesień upłynął pod znakiem wielu imprez. Byliśmy więc na dożynkach w Sobieniu, rokowym zakończeniu lata i festiwalu sztuk różnych. Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziergo sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Można mieć kawior i szampan, ale piękny, ciepły, polski, wiejski chleb. Fajnie wszystko zorganizowane, bardzo nam się podoba. Może się uśmiechnie? No, w tamtych latach, jak on był kupiony w 83 roku, to była naprawdę rewelacja. To się nazywał prawdziwy chłop, jak miał taki ciągnik. A dzisiaj prawdziwy chłop co ma? A dzisiaj prawdziwy chłop ma Fenda, jakieś zachodnie, John Deere'a, Renówkę. Na festiwal przybyło blisko 3000 widzów z całego kraju, a nawet z zagranicy. Miłośnicy ciężkich brzmień mogli wysłuchać różnych stylów gatunku muzyki. Rozstrzał gatunkowy w tym roku jest bardzo duży. Praktycznie każdy fan ciężkiego grania może znaleźć coś dla siebie. Z roku na rok w wydarzeniu biorą udział coraz bardziej rozpoznawalne polskie kapele. Pozwoliło to na rozpoczęcie rozmów z wykonawcami zagranicznymi i tym samym udało się, by zagrali na festiwalu. W tym roku gościliśmy legendarną niemiecką formację Sodom, zespół Sulstafir z Islandii czy Unleashed ze Szwecji. Do domu można było powrócić nie tylko z koszulką czy płytą, ale z nieco inną pamiątką po Summer Dying Loud. Dla mnie jest to cały czas forma sztuki. Bardzo lubię rysować i w zasadzie tatuowanie to jest przeniesienie mojej pracy i tego, co się rodzi w mojej głowie, również na ciało ludzkie. O tym, co się czuje słuchając muzyki, jest trudno powiedzieć tak samo, jak trudno jest powiedzieć o tym, co się czuje oglądając obraz. Festiwal przez ostatnie 16 lat zdobył rangę imprezy regionalnej. Tu znalazł coś dla siebie i ten młodszy, i ten starszy. Na razie wszyscy mamy strony sportowe. Świetnie się bawimy, tak pomiędzy kropelkami deszczu, ale się bawimy. Podczas gdy jedni słuchali, inni rysowali, wyklejali. Warsztaty dla najmłodszych cieszyły się sporym zainteresowaniem. Podobnie jak konkurs kulinarny. Łasuchów było sporo. To są ruskie, jeszcze jakie? I z mięsem. Pomimo kiepskiej pogody, aleksandrowianie dość licznie przybyli do parku. W październiku ruszyły prace remontowe w aleksandrowskich kamienicach w ramach unijnego projektu termomodernizacji 104 obiektów komunalnych. Lokatorzy tych posesji już myśleli, że remont ich domu to fikcja. Rzeczywiście, długo trwały prace związane z otrzymaniem stosownych pozwoleń. Raz były potrzebne pozwolenia na budowę, raz zgody konserwatora zabytków, a jeszcze innym razem pozwolenia firm typu energetyka. Teraz ekipy stanęły już na wysokości zadania. Firma chce jeszcze w tym roku zakończyć inwestycję na jak największej ilości budynkach. Szacuje się, że do końca grudnia uda się termomodernizacji poddać 20 do 30 kamienic. Zgodnie z umową prace muszą zostać wykonane do końca listopada przyszłego roku. W 104 obiektach oprócz typowej termomodernizacji zostanie wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania. W sumie założone zostaną 73 nowoczesne pompy ciepła. Projektem objętych zostanie około 250 gospodarstw domowych. Łącznie 1000 osób odczuje poprawę warunków mieszkaniowych. To trzecie po kanalizacji, modernizacji Mosiru tak duże pieniądze, które wpłyną na konto urzędu. Dokładnie 20 milionów złotych. Tyle kosztować będzie przedsięwzięcie, które w 85% zostanie sfinansowane z regionalnego programu operacyjnego w ramach łódzkiego obszaru metropolitalnego. Pierwszy w historii miasta bieg w obronie praw dzieci i wizyta Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, była najważniejszym wydarzeniem w listopadzie. Pasjonatów biegania nie brakowało. Trasa wyznaczona była po drogach asfaltowych i gruntowych Aleksandrowa oraz Rąbienia. Fantastycznie, pogoda dopisała, trasa bardzo ciekawa. Byli tacy, którzy zmierzyli się z dystansem 5 kilometrów.
Trudno było, ale musiałem jakoś. W Polsce od 2010 roku obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec nieletnich. Ustawa pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem psychologów, których zdecydowana większość jest zdania, że kary cielesne są przykładem wadliwego sposobu wychowania dziecka i prowadzą w niektórych przypadkach do trwałych zaburzeń w późniejszym życiu. Ustawa odnosi się również do zakazu dawania klapsów. Wizyta Rzecznika Praw Dziecka była doskonałą okazją, by oficjalnie otworzyć nowy plac zabaw zrealizowany w ramach aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Na początku listopada w Aleksandrowie zamieszkała rodzina repatriantów. Na ich przyjazd czekaliśmy rok. Pani Nina korzenie ma polskie. Pan Jewgenin to rodowity Kazak. Mają dwójkę synów, 7-letniego Konstantina i 3-letniego Ilia. Chłopcy po polsku nie mówią, podobnie jak ich ojciec. Dlatego rodzina ma przydzielonego opiekuna, który pozwoli im się zaklimatyzować i pomoże przy załatwianiu wszelkich formalności. Na polskiej ziemi nie witano ich chlebem i solą, a koszem tradycyjnych regionalnych produktów i potraw. Maluchów przywitały natomiast pluszaki. Nic dziwnego, że będą teraz potrzebować ciepła, akceptacji i wsparcia. To rewolucja dla całej rodziny. Czekaliśmy bardzo długo. Nie będzie pan mówił. Nie ukrywam, ja też jestem bardzo wzruszony, bo ja powiem szczerze, jestem wzruszony, bo moi dziadkowie również są ze wschodu, także bardzo się cieszę, że jesteś. Póki co chłopcy będą musieli zaklimatyzować się w przedszkolu i szkole. Tata będzie szukał zatrudnienia, a że rąk do pracy potrzeba, z tym akurat nie powinno być problemu. Mama na starcie zajmie się domem. Trzeba go urządzić, rozpakować bagaże, no i zaprowadzać i odbierać dzieci. Powrót rodaków do Polski był możliwy dzięki programowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To stamtąd były pieniądze na wyremontowanie i urządzenie mieszkania. Grudzień rozpoczął się jubileuszem i to nie byle jakim. Swoje 90-lecie obchodziła szkoła podstawowa przy ulicy Bankowej. 9 października 1927 roku w tej placówce po raz pierwszy w historii zadzwonił szkolny dzwonek. Szkoła wówczas składała się z 6 sal lekcyjnych, szatni oraz mieszkania dla woźnego. Pierwszym kierownikiem był Edmund Kotełko. W uroczystościach uczestniczył jego syn Władysław. W 1966 roku pracę w szkole rozpoczął Leszek Lipiński, wprowadzając jednocześnie lekcje wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia. I tak rozpoczęła się historia lekkiej atletyki w Aleksandrowie. Trener w tej placówce wychował 2 olimpijczyków. Przede wszystkim to, co jest zaletą tej szkoły, to jest niezwykły klimat, wspaniała infrastruktura sportowa, no ale jak rozumiem, to jest szkoła sportowa. I patrząc na to, co jest dzisiaj, doskonale wyposażone pracownie, to jest naprawdę szkoła na miarę XXI wieku. Rok zakończyliśmy kolejnym tytułem i nagrodami. Nasza gmina zdominowała galę Samorządowy Lider Edukacji, odbierając nagrodę główną i 2 nagrody nadzwyczajne. Kolegium Nowum Uniwersytetu Jagiellońskiego, będące symbolem polskiej kultury i nauki, okazało się po raz kolejny miejscem sukcesu Aleksandrowa Łódzkiego. Nasza gmina zdominowała tegoroczną galę, otrzymując nie tylko nagrodę główną, ale również 2 nagrody nadzwyczajne. Dzisiaj najlepsze samorządy w zakresie edukacji to są samorządy, które tworzą dobre praktyki, które zmieniają rzeczywistość oświatową nie tylko w skali kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Jest się zatem czym chwalić. To sukces aleksandrowskiego samorządu, dyrektorów placówek, nauczycieli, rodziców. To sukces naczelnika oświaty Hanny Bedy, która otrzymała nagrodę specjalną i znalazła się w gronie 3 najlepszych menadżerów w Polsce. My wspólnie bardzo dużo robimy i ta nagroda właściwie jest dla nas wszystkich. To nie wszystko, co zebrała Hanna Beda i burmistrz w Krakowie. Aleksandrów otrzymał również wyróżnienie nadzwyczajne – lidera bezpieczeństwa w oświacie. I tak, proszę Państwa, upłynął rok 2017. Obfitował w wydarzenia i mam nadzieję, że bieżący rok będzie równie ciekawy. A o wszystkim będziemy Państwa informować na naszej antenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.